Edward Miszczak przenosi wyspy, nie koniec zmian. Kontrowersyjny reality show Lovis Land. Wyspa Miłości powraca na ekrany telewizorów. Tym razem widzów czekają nie tylko wielkie emocje, ale i wielkie zmiany. Przede wszystkim. Po raz pierwszy program Lovis Land. Wyspa Miłości emitowany będzie na antenie telewizyjnej Czwórki. To decyzja Edwarda Miszczaka, nowego dyrektora programowego Polsatu. Lovis Land. Wyspa Miłości emitowany był na antenie telewizji Polsat od września 2019. W tym roku show przeniesie się do TV4, kanalu, który w 2000 roku powstał na skutek polaczenia naszej TV i Polsatu 2. W nowym sezonie niezmiennie gospodynia show będzie Karolina Gilon, która zaprosi atrakcyjne singielki i singli na Wyspę Miłości. By ci mogli powalczyć o uczucie i nagrodę główne 100 tysięcy złotych. Tym razem uczestnicy zamieszkają w zupełnie nowej hiszpańskiej willi. Co więcej, widzowie będą mogli śledzić miłosne zmagania uczestników nie na antenie Polsatu jak dotąd, lecz na antenie TV4. Edward Miszczak w lipcu 2022 roku, po ponad 20 latach pracy, rozstał się z TVN. Eksperci przewidywali, że przejdzie do Polsatu, gdzie obejmie funkcję Nina Terentyew i zostanie dyrektorem programowym stacji. Informacje te potwierdzono w listopadzie, 16 stycznia 2023 roku. Rok Edward Miszczak oficjalnie objął stanowisko dyrektora programowego stacji. Edward Miszczak zaskakujący odejdzie. Czy gwiazda ma szansę na pracę w Polsacie? Edward Miszczak pod osłoną nocy nadzoruje TTBZ. Mamy zdjęcia z tajnego spotkania. Dramatyczne wspomnienie Katarzyny Skrzyneckiej, z tanca z gwiazdami w TVN zwolnili mnie w zaawansowanej ciazy.